Cześć, tu Dalmar, kanał 3 Kapity. Witam serdecznie i zapraszam na małe retro, na grę Battlefield Bad Company. Jakoś ominął mnie ten tytuł, więc postanawiam nadrobić na zaległości. Mam nadzieję, że gra mnie nie odrzuci, bo to może być jak gdyby zawsze zagadka. Jednak ten tytuł ma parę lat. Natomiast... Hej. Coś przegapiłeś, Wyatt. Jest. A teraz czekamy. No, dubbing całkiem niezły. Sierżancie, myśli pan, że ta Aurora naprawdę tam jest? Podobno. Podobno, podobno. A ty jak myślisz, Maki? Nie wiem, Faraday, ale pewnie ty mi powiesz. Ja to widzę tak. My mamy bomby atomowe, szwaby rakiety V2S, to pewnie i Japońcy coś tam mają. Nas interesuje tylko ten naukowiec, nic poza tym. Sierżancie, drużyna Able jest gotowa. Dobra, uruchom silnik. No. Płyniemy. Takie prawdziwe retro, nie? Nawet i druga wojna światowa, więc gany nie będą, tak powiem, miały laserowych namierzy. Ktoś narzekał na wodę w Far Cry'u, to warto sobie przypomnieć, że kiedyś bywało gorzej. Ale ja też jestem tego zdania, że grafika w grach nie jest najważniejsza, więc... Stój! Ta gierka jest obecnie w bardzo dobrej cenie. 20, jakieś chyba 7 zł na Originie. Pierwsze dwie ofiary będą. Ślepi Japończycy, okej. Okay. Pewnie przez te skośne oczy. Nic nie widzą biedaki. Gdzie oni się kurwa wybierają? Kurwa, schować się! Kurwa! Tak, Japońcy dorwali reflektor, to od razu i wzrok się poprawił. Ciekawe, czy nas znajdą. Znaleźli nas. Nieźle nurkują z tymi plecakami, które w rzeczywistości pewnie ze 30 kilo ważyły, ale już plecaka nie ma. Gdzie plecak, chłopie, zgubiłeś? Ty też nie masz. Po wszystkim. A, ten ma. Z drużyny Able nikt nie przeżył. Okej, teraz wszystko w naszych rękach. Sierżancie, czemu jeszcze je zaczęli? Mieli zacząć o 6. W samą porę. Oby poskutkowało. Matki, jeśli ci skurwiele to przetrzymają, to mogą sobie zatrzymać tego strajcę. Ruszamy! No, to chyba w końcu zacznie się ta właściwa część. WS, poruszanie się. Lewy kontrol, aby kurcnąć. Jest dobrze. Skrat, skrat. Dobra, jest dwóch. Klasyk, lewo, prawo. Wyatt, zdejmij tego z lewej. Pewnie, środkowy, użyj noża. Aha. Zdychaj wreszcie, sukinsynu! Czemu tak się męczysz? Czemu noża? Zostało jeszcze z 1000. Trzeba. No dalej. Poczucie humoru widzę, że dopisuje.
I tu jest coś, co strzela, jak słodko. Gdzie strafe między bombami, czy jak? Żeby w drogę. Wyatt, pójdziesz okopany. Nie robimy nic z tymi działami, sierżancie. Nie, Faraday, to nie jest to, co do nas. Osłaniajcie mnie! Robi się. Pierwszy. No chodź tu mi się. Podnieś. Nie no, bez jaj, przecież nie będziemy strzelać. Gdzie moja broń? A że nie bije się dwie? A, okej, okay, to się przyda. Tam na średnim poziomie trudności, gdyby się interesowało. A, jakoś. Nie mam przekonania do strzelanek na tym najwyższym, bo to zaczynają trafiać wszyscy z jakąś nadludzką. Sorry. Mamy jeszcze trochę czasu. Zaczynają wtedy celować z jakimiś nadludzkimi umiejętnościami. Coś tu było znów podnieść, jakaś spluwa, może coś innego. Dobra, idę bo za akcją, bo tu się skrypty odpalają co chwila, ja później strzelam do swoich. Chodźmy. Trzeba się będzie wspiąć. Biegania chyba nie ma w tej grze. Tam. Przez pole. Przez pole. Jazda. Jazda. Miny. Patrzcie pod nogi. No miny, jak miny. Stój! Na glebę! Padnij! Czy już leżę? Japoński. Mogę strzelać? Nie mogę. Nie ruszać się. Wykończyć ich. Ja nie lubię, jak mi widzę, kto do mnie strzela. Jest lewy shift. Mieliśmy szczęście. Chyba ktoś nad nami czuwa. Znajdźmy w końcu tego gościa. W końcu mogę biegać. Wcześniej też naciskałem lewy shift. Nie biegł wtedy, nie męczy się, twardzie. Coś tam, ale zrobił ci żołnierze, to tak w tych grach to 20 metrów przebiegną i się zdychają, jakieś zadyszki dostają.
fajne klimaty. Wyobrażacie sobie takie, chodzi mi o widoki graficzne, gdyby to było zrobione na nowym silniku, kurczę, do czego? Powinien już tu być. Stój! Nie ruszaj się. Zadaj mu pytanie. Kto jest moim ulubionym bejsbolistą? Kap, Anderson. W porządku. Zabierzmy go stąd. Chwileczkę. Co to za dźwięk? Jeraj, kukra. Co on mówi? Nie wiem, sierżancie. Jeśli nas sprzedałeś... Nie, no póki. Czarna broń. Działa. Już jesteśmy martwi. Dobra, idziemy, koleś. To bez sensu. Chyba mnie nie zrozumiałeś. Wynosimy się stąd. Sierżancie, odcięli nam główną drogę odwrotu. Dobra, pójdziemy przez bazę okrętów podwodnych. Ale to śmiertelna pułapka. Wiem. Jazda! Nie zatrzymywać się! Ruchy! Jakiś słoń czy co? Tak ryczy. Cholera! Nie podoba mi się ten dźwięk. Nie zatrzymujcie się. Lotnisko już. Sierżancie, to chyba nasz transport. Strasznie dużo skryptów. Jestem. Nie mogę się ruszyć. Nie mogę. No chciałbym, ale nie mogę. F, rzut granatem. Dobra. Rozwalmy. Jestem. Byle szybko. Proszę, pistolecik nawet dormeł. No dobra, rzucę tym granatem, żebyście wiedzieli, że znam klawisz. Beczki były. Dlaczego nie skorzystałem? Większy zasięg, dlatego strzelałem z tej pukawki, jakby ktoś miał wątpliwości. Okej. Okay. Wejście. Wyatt, łap się za karabin! A co ja robię? Wyatt Earp. Jak z jakiegoś westernu amerykańskiego. Fausta do mnie. Beczki, kurde, dlaczego? O. Innego. Dobra, wyszedł.
łodzie wroga, szybko! Do nas chodzą kolejni wrogo! Karabin! Granatem go! Jazda! Nie zatrzymywać się! Może coś tu fajnego znajdę. Nie mogę nabrać, szkoda. Dobra. Okręty podwodne są tam. Do mnie! Wyjazd! Szybko! Wysadź drzwi! Nie bije. Prawie Medal of Honor. Widać skąd czerpali inspirację chłopaki. Może nadal tu są. Jeśli nie, naukowiec ma rację. Już po nas. To dopiero będzie akcja. Kilku Amerykańców ucieknie i japońskim okrętem podwodnym. Fajnie dźwięk się rozchodzi w ten w tych pomieszczeniach. No dalej. Jednak DICE miało talent zawsze z tego co widzę do dźwięku. On tym na pewno. Tym na pewno bije na głowę Call of Duty. Jednak głosy wojny. Na naszego przyjaciela. Co tu się dzieje na tym wózku? Chyba zbliżają się kolejni wrogowie. Zdaje się, że nas więcej tu jest. Czy co tu? Wpłynęli tym okrętem? A, nieważne. Pomysł mi się podoba, tak czy inaczej. Szybciej ruszać! Odpuśćcie ten cholerny właz! Udało się! Udało! Widzisz, Wyatt? Mówiłem, że się uda! Zaczęło się tak, powiem, bardzo fajnie. Nuclear threat centered on.
Diplomatici russi e americani si sono recati oggi a Bruxelles per le... Russia has expressed concern about the system. Może niby co, Rosjanie ten? Znów szaleją. Mateczka Rosja, witamy. Minoje moje polie. Parszywa kampania. Znaleźliśmy się w rosyjskiej strefie, żeby pomóc amerykańskiej operacji wywiadowczej. Prosta misja wsparcia, tak nam powiedzieli. Ale w życiu nic nie jest proste. Prawda? Haggard, nie mogę uwierzyć, że prowadzisz nas przez kolejne pole minowe. Czarek, pazura. Hej, formują się tam na dole. Marlow, ile mamy czasu? 5 do przekazania. Nie ma sprawy. Będziemy tam za 3. Jak się człowiek do grafiki przyzwyczai, to nawet powiem uczciwie, że spoko jest. Tego śmiga w 60 klatkach nawet. Nie, ten ci nie zajęknie. No teraz 30, tak. Nacipija się ani śladu naszego klienta. No fab się działa, nie ogranicza. O ile dowództwo nie wcisnęło nam jakichś starych danych. Na ile to możliwe? Nieważne. Już prawie jesteśmy. Szykować się. Ja pierdolę. To była jakaś kurwa magia. Uratowałeś mi dupę. Nie zginiesz podczas mojej ostatniej misji. Marlow, idziesz na szpicy. Nasz klient będzie tam sam, jak się nie pospieszymy. Jazda. Znowu zaczyna się cicho, po to, żeby później się ten epicko, czy jakoś tak. Wcześniej czy później będziemy musieli się zmierzyć z nimi. Wcześniej. No to wcześniej. Teraz. Mam fajny gun. Ja ci daję. Co to jest? Dołączam do kolekcji. Podążaj za oddziałem. Biegiem Kowalski. Chwila. Patrol. Na mój znak. Jaki patrol? Walimy na jeden. Pewnie, że walimy. 3, 2, 1. Uciekam z tej. Cele wyeliminowane. O, jest shotgun. Granatnik jest. Kółko myszy przełącza broń podstawową. Okej, chłopaki, rozumiem, że biegli. Zająć pozycję. Na celowniku? Archanioł, tu Bravo 2. Mam na celowniku pojazd z potencjalnym celem o dużym znaczeniu. Przyjąłem Bravo 2. Nie, o cholera. Ty pieprzony. Archanioł, proszę o pozwolenie na eliminację celu. Sierżancie. Archanioł, cel jest w ruchu. Dowódca Bravo 2, wstrzymać ogień,
Miałem go. Czemu puściliśmy skurwiela wolno? Nikogo nie zdejmiesz, póki ja ci nie pozwolę. Trochę kurwa przyhamuj. Twój czas jeszcze nadejdzie. Archanioł, cel zniknął. Pojazd nadal w zasięgu wzroku. Prawo 2, miasteczko jest nieprzyjazne. Zabezpieczcie pojazd. Tak jest, przyjąłem Archanioł. Bez odbioru. Słyszeliście. Poznaliśmy tego złego chyba. Dobra, sami to kurwa odkręcimy. Nie musielibyśmy, gdybyśmy go wtedy rozwali. Ruszać się. Dobra, Bravo 2, macie pozwolenie na otwarcie ognia. Przebijcie się do pojazdu celu. Atakuje! Oj, 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 oj. Bravo 2, wróg wystrzelił flary. Spodziewajcie się posiłków. Chyba zginąłem. Taki wydawało mi się, że jestem twardziel. Macie pozwolenie na otwarcie ognia. Przebijcie się do pojazdu celu. Tyle co w te strzelawki grałem, a ona mnie tu dalej zaskakuje. Miłe. No tu, ale teraz ja was zaskoczę. To było dużo lepsze, prawda? No, przełącz, wyłącz ten. Brawo 2, wróg wystrzelił flary. Spodziewajcie się posiłków. Jeszcze raz replay. Dobra. Weszli. Pazarra! Cel badzierna! Cholera! Czyżbym słyszał helikopter? Cholerne domki z tektury. O Jezus Maria. Tak, co ty nie powiesz? Siedzi. Ilu was tam jeszcze? Dwóch. Na mapie są znaczniki. Jednego chyba zajmę tak.
przeżył, czy jak? Куда подевается? Dali mi. Wydawało mi się, że jestem killer. Ależ oni mnie rozbawili. Dali mi taką pukawkę, żebym po prostu wyszedł na czołówkę i chłopaków porozgarniał. A oni tutaj wyjechali z tankiem. Podoba mi się ta gra. Właśnie o to chodzi. Kurde. To było naprawdę piękne. Dziękujemy. No to właśnie chodzi w grach komputerowych. Ma być fan, zabawa, nie jakieś kurde epickie gówna, które nam tu serwują w dzisiejszych tytułach. Ja pierdzielę, jakie... Ta gra bije na głowę po prostu Modern Warfare i amunicja AMO, tak jest. KM z tamtym budynku! Bije na głowę dzisiejszy Medal of Honor, czy świeże, nowiutkie Call of Duty. Epickością, rozmachem, feelingiem i kampanią plus naszymi ziomalami. No, po prostu w każdym jednym te technikalia tylko są trochę gorsze i co z tego? Oho, jest pięknie. O, chłopaki, chłopaki, bez szaleństw tutaj. Jak ja to przeżyłem, to nie wiem. Jak każdy shooter okrutnie karze za samo takie pewne poczucie się i... Jak się po prostu ktoś pewnie poczuje i rwie do przodu, chociaż koledzy nie zachęcają do tego, żeby się ten jakoś specjalnie tutaj... Dam tu granatem. I
mam granatnika. Jest nieźle. Granate. Trzeba to obejść. Następną część dalszą zapraszam później, tymczasem trzymajcie się.